Rynek afrykański w ogóle jest rynkiem, który wzrasta od wielu lat i będzie wzrastał przez następne kilkanaście lat. To jest, trzeba sobie zdać sprawę, że to jest 55 krajów w całej Afryce. Każdy kraj co prawda troszeczkę inne uwarunkowania ekonomiczne, polityczne. Natomiast wszędzie w tych krajach jest potrzeba inwestycji. Kraje te nie mają za bardzo finansowania swojego, dlatego praktycznie większość inwestycji są to inwestycje ze świata. Głównymi inwestycjami są, głównymi inwestorami są jednak Chiny. Od 10 lat one już tam jednak inwestują. W związku z tymi inwestycjami otrzymują tak zwany barter. Są też Amerykanie, są firmy niemieckie, one zawsze tam były, są firmy brytyjskie oraz Francuzi. My ze strony polskiej dopiero raczkujemy na terenie Afryki. Pierwsze koty za płoty poszły, jak uruchomiony został program Go Afryka i firma Ferrum w ramach tego programu robi inwestycję związaną właśnie z budową silosów. Biznesowo jest to jedyny obszar teraz aktualnie na świecie, który jeszcze jest obszarem wzrostowym, gdzie rynek jest na tyle duży i na tyle chłonny, że spokojnie można inwestować i prowizje, ewentualne zyski z tego rynku są na tyle wysokie, że praktycznie każdy biznes, który się uruchomi w Afryce, jest biznesem, który przynosi zyski. Polski inwestor w Afryce ogólnie czuje się bezpiecznie. Oczywiście wszystko zależy, w jakim kraju. Są kraje bardziej rozwinięte, które są czołówką Afryki, czyli na przykład Tanzania, RPA, czy Angola, Kenia. Natomiast są też kraje typu Rwanda, typu Zambia, gdzie do teraz są jakieś polityczne zmiany, które, że tak powiem, nie do końca są przewidywalne. Z tym może być problem. Akurat przy współpracy z polskim rządem mamy na przykład Ferrum, firma ma zabezpieczone środki z inwestycji, ponieważ jest to program rządowy. Prywatnie proponowałbym, żeby mieć zawsze jakieś ubezpieczenie firm ubezpieczających na tym rynku, czyli firmy KUKE przede wszystkim z Polski. Wtedy jest to w miarę bezpieczne.